Witam serdecznie z tej strony ESU. W kolejnym odcinku witam was z Might & Magic 6 Mandate of Heaven. Oczywiście kontynuujemy naszą... wow, tu się zobaczcie skończył nam pośpiech, co mi się troszkę nie podoba. Ale okej, będziemy jakoś dawać radę. Te dni ochrony wszystkie są, okej. Dobra, lecimy dalej po prostu i tyle. Spróbujemy sobie poradzić z tymi strażnikami Barnu. Strasznie nam obrywa kapłan. Nie wiem czemu tak kapłan oberwał tak naprawdę. Że mu wzbili praktycznie 400 życia w moment. Dobra, inaczej to zrobimy, słuchajcie. Zrobimy to tak. Kurde, jakim co do mnie trafia? Ja pierdzielę. Zaczniemy rzucać czary. Zaczniemy rzucać czary. Oddech smoka. Dotyk śmierci. Odłamki metalu. Dobra, spróbujmy ten oddech smoka. Nic mu to nie zabrało, tylko manę straciłem. Okej, brzmi fajnie. Spalenie. Są odporni na magię. Okej, wszystko jasne. Strasznie małe obrażenia zadajemy. Prawdopodobnie jest to wynikiem tego, że... Nie, musimy się stąd wycofać niestety. Słuchajcie, musimy się stąd koniecznie wycofać. Jak najdalej. Musimy się kimnąć. Wow. O, dokładnie. Musimy się niestety kimnąć, a to dlatego, że przegapiłem ten pośpiech. I w tym momencie oni byli po prostu zmęczeni, dlatego tak słabe były obrażenia. Dobra, oczywiście rzucamy na siebie te dnie bogów i inne rzeczy. Idzie do nas jeden typek, kurde. Oj, no dobra, może damy radę. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, idzie. Idzie! O, idealnie. Dobra, i teraz go skroimy dość szybko. Widzicie? Tak to powinno wyglądać tak naprawdę. Już od samego początku. No i lecimy do tamtych pozostałych. Ich szybko wykończyć. Dawaj, strażnik Warnu. Dobrze. Tu się coś dzieje, słuchajcie. Ich jakoś dużo jest tutaj. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej. Wartownik, strażnik, no. Nie wiem, który jest mocniejszy, ale wartownik szybko padł. Ze strażnikiem jest troszkę trudniej. Ale ile podchodzą pojedynczo, to jest spoko. Tutaj nie podeszli pojedynczo, no ale chyba jest ich trzech nawet. Nie, dwóch na szczęście. To powinno być proste. Okej, no dobra, zapis. I co? I mamy tutaj jakieś przejście. Tutaj chyba nic nie mamy. I tutaj jakiś taki labirynt konkretny. No i zastanawiam się, co teraz. Nie wiem, pójdziemy tędy. Nie, namalowane drzwi. Aha, namalowane drzwi. Dobra, spróbujmy. Zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Jaki jest tam, kurde, potwór? Zwykły dżin, dobra. Powinno pójść prosto. Widzicie, z dżinem jest całkiem prosto, ale ten nam usnął. Zaraz szybko go obudzimy. Kukuryku, ślicznie! Czy coś jest popsute? Nic nie jest popsute, dobrze. Okej. I co? I mamy tylne drzwi, tutaj miałem klucz do tych tylnych drzwi. Zapiszę. No i tu już widzę, że tutaj są te dżiny i jest jakieś, słuchajcie, jakaś ogromna sala. O Jezu, jaka wielka. W ogóle jak można taki dungeon zrobić, słuchajcie, to już po prostu trzeba naprawdę, to jest typowe Might & Magic 6. Dobra, mamy tutaj jakiś wielki dungeon. No nie wiem, no chyba damy radę w zasadzie, dlaczego by nie. Zapiszę sobie dla świętego spokoju na SU17. No ich jest tutaj strasznie dużo, to na pewno. Może się uda jakoś ich uniknąć. O, zobaczcie, widzicie? Jak tam wejdziemy, to będzie koniec. Ale poza tym chyba nic mnie nie atakuje. Oni też mnie jeszcze nie widzą. Jak będę jeszcze przy ścianie, to może mnie nie zobaczą. Tam coś jest. No nie wiem, kurde, czy przejść tutaj przy ścianie. Zaraz sobie przyspieszymy troszkę. Tak, tu jest korytarzyk.
Tu jest korytarzyk, słuchajcie. I oczywiście jesteśmy tak fatalnymi skoczkami, że... O, udało się. O, okej, idealnie. Dobra, ich szybko skroimy. Rozbieram twoich kolegów, kolego. I tu jest kolejna sala. Dość duża, dobra, ale na razie nie chcę jej sprawdzać. Ojku, ależ to jest olbrzymie. Dobra, spróbujmy tędy pójść. Czy leczyć kogoś? Można poleczyć w zasadzie. Dobrze, nie wpakowałem się, słuchajcie, w tamtą tą. W tamten róg, to jest jakiś koszmar. Okej, okay. I tutaj mamy jakieś drzwi na górze, drzwi na dole. Sprawdźmy, czy się uda otworzyć. Wodna świątynia, drzwi są zamknięte. Water Temple. Brzmi jak trochę jak Legend of Zelda, szczerze mówiąc. Ale chyba tu jest wejście. Ale tu nic nie ma. No dobra. Czekajcie, muszę coś zobaczyć. Dobra. No nie wiem, kurde. Nie wiem, czy ich atakować tak naprawdę tamtych, wiecie? Z jednej strony to jest bardzo dużo expa i ogólnie byłoby przyjemnie. My i tak już wbiliśmy level. Z drugiej strony jednak może być, kurde, troszkę zbyt niebezpiecznie. Moglibyśmy ich lurować i tak dalej. Zginiemy tam w moment. A tu potrzebujemy jakiegoś klucza za to. Także trochę lipa. Dobra, nie wiem. Możemy spróbować w zasadzie. Spróbujmy. Zapiszę grę. No i będziemy powoli się zbliżać w zasadzie. Myślę, że to jest taka dobra strategia. Zobaczymy, może pojedynczo się uda, słuchajcie, ich wylurować. Tu ich jeszcze nie trafiam. Spróbujmy teraz. Nie, wciąż nas nie widzą, ale jest ich tam strasznie dużo, słuchajcie. Jakąś atomówkę by się przydało tam puścić. Wciąż nas nie widzą. O, chyba kogoś trafiłem. Nie, wciąż nie. No, oni już zaczynają, już mnie widzą, słuchajcie. Przynajmniej parę ich. Może się akurat uda ich jakoś tak wylurować, żeby oni tutaj podeszli. Akurat byłoby przyjemnie, ale ich tam jest potwornie dużo. Cholera jasna. Cholera jasna. Dobra, próbujemy. Co tam? To będzie hardkorowe to, co teraz robię. Wow. O kurde. O kurde. Chyba kogoś porąbało z tą lokacją. Spieprzam stąd, słuchajcie. Zdecydowanie stąd spieprzam. Nie wiem, spróbujemy jeszcze się tutaj dostać. Skoro do Water Temple nie możemy się dostać, spróbujemy w takim razie pójść tędy. Ale z tamtymi to ja nie będę zadzierał. To brzmi jak totalny koszmar z moich najgorszych koszmarów nocnych. Okej, dobra. Tu jest jakaś olbrzymia sala. Ale chyba nikt mnie nie atakuje w niej, na razie przynajmniej. Ktoś jest na końcu sali. Tak, tam jest jakieś okno. Cholera, ja tu w ogóle nie widzę, co tutaj jest. Słuchajcie, tu jest jakoś tak to zbudowane porąbanie. Tu jakieś dziwne dźwięki słyszałem. Czekajcie. O co chodzi? Gdzie jestem? Aha, tutaj jestem. No dobra, a jak się tam dostać na górę? W zasadzie kwestia, czy się da tutaj dostać. Tu jest jakiś wielki mur, ja na niego nie wskoczę raczej. Tu jest za to wejście. Okej, spróbujmy. Obrońca Warnu są. Dobra, to tych możemy zdjąć na szybko. Jaki fiut, nie? Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Koledzy. Okej. No, i wszyscy leżą. Leżą i kwiczą. Od razu sobie zrobimy zbiorowe uzdro.
I o Jezu, jaka ta mapa jest porąbana. Kto wymyślił, żeby te poziomy na siebie nanieść, wszystkie razem narysować? To trzeba być naprawdę zjebem totalnym. Ale mamy tu jakieś guziki, winda prawdopodobnie. Nie wiem, co to jest, ale sprawdźmy. Wszędzie hieroglify, jakaś winda jest. Okej. Tu są jakieś przełączniki 3. Nie mam pojęcia, gdzie jestem, słuchajcie. Nie wiem, co się dzieje. Ale jestem w jakimś małym pokoiku. No dobra. Spróbujmy te przełączniki wcisnąć, zobaczmy, co się stanie. Najpierw ten. Ten i ten. Koleś oberwał troszkę. Ale nic się oprócz tego nie stało tak naprawdę. Oko czerwone, oko niebieskie i skarabeusz. Chyba, że winda gdzieś pojechała. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Dla mnie te zagadki są tak stare i tak bardzo niezrozumiałe, że to szok. I tu można stąd wyjść. No dobra, nie, to ja wolę jednak pójść tędy. Ale fajnie, fajnie wiedzieć, że tam jest wyjście. Polecimy sobie w takim razie jeszcze raz tam na dół. Mam trochę inny pomysł teraz na rozegranie tego. Mianowicie jest taki, że pójdziemy, słuchajcie, sobie tutaj w górę. O! Tu mamy jakieś wrota. Płomienne drzwi. Okej, dobra. Tu trzeba będzie uważać, bo tu jest ich trochę dużo. Najlepiej uciekać. Okej. Spróbujmy sobie z nim poradzić. Okej. No tu jest ich kurde dużo, zdecydowanie jest ich tutaj dużo. Przesrane, słuchajcie, przesrane trochę. Trochę można powiedzieć, że wypuściłem bestię. Dobra, spróbujmy ich jakoś tutaj zaatakować. Pryzmatyczne światło na przykład. Nic nie zrobiło oczywiście. Najlepsze zaklęcie. To spróbujmy w takim razie tutaj. Oddech smoka też nic nie robi. Shrap metal można. Oczywiście nie... Kurwa, ja po prostu nie wierzę w nasz, słuchajcie, pech w tym momencie. Naprawdę, ja nie wierzę w nasz pech. To jest już tak pechowo wyszło. Ale okej, dobra. Może oni tutaj się jakoś pozbierają. Zapiszę sobie. O, dobra. Pojedynczo to ja ich mogę klepać. Pośpiech godzina, dwie. Okej. Okej, dobra. Przybliżę sobie. Tu jest jeszcze jeden chyba. O, tamtego trafiłem. Zobaczcie, jak fajnie. Trzeba się zbiorowo pouzdrawiać. Typa w ogóle nie widzę. Ale na nieszczęście nas, słuchajcie, trafił. Ja się tylko napiję. No i co? I otworzyliśmy tam drogę do tej piramidy, do środka. Jak to zrobić, kurde? No, jak to zrobić, słuchajcie? Wygląda to bardzo ciężko. Dobra, a cała reszta gdzie poszła? Cała reszta się chyba ukryła. Ale tutaj możemy przynajmniej tego. Tutaj bezczelnie sobie koleś strzela do nas z daleka. Dobra, zaraz tego skroimy. Okej, lecimy do tamtego. Gnoja. Ale ci się schowali na szczęście do świątyni, więc jest spoko. A, wskocz tu, kurde, wskocz tu, błagam cię, stary, wskocz tu. Brawo. Benz. Zbiorowe uzdro. No i oni teraz będą wychodzić pojedynczo. Spróbujemy sobie dać z nimi radę. Okej, przybliżenie. I idzie ich tu przynajmniej z 7. Niestety ten będzie, kurde, atakował nas od tyłu. O, w ten sposób jest dobrze. Spróbujmy teraz. Może on podejdzie akurat. Kurde, byłoby fajnie, jakby podszedł. Podejdź, 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 podejdź. O, z łuku go zdjąłem. Zapiszmy sobie.
Okej. Tu idzie całkiem spoko nam. Z tym jednym. Jeszcze tutaj trzech zostało. O, zobaczcie, jak sobie teraz ich wykroimy tutaj go przez te drzwi. Super, dobra, dobra. Dobra nasza, damy radę. To na pewno. Oni nas nie trafiają, ale my ich tak. Ojejku, znowu zapomniałem o tym nieszczęsnym tym. O tym nieszczęsnym pośpiechu, który nam minął szybko. A, głupio robię, bardzo głupio robię. Przecież ja im nic nie zrobię tak naprawdę w tym momencie. Z takimi statami, jakie my mamy teraz. Leczenie osłabienia. Dobrze. Nie pogonili nas, to jest dobry punkt. Dawaj, Julek. I tu rzucamy pośpiech. Zapisz. I ty zaraz go podleczysz tutaj. Okej. No ich tu jest chyba więcej niż trzech tak naprawdę, ale chyba damy radę. Strasznie ich tutaj dużo jest. Dobra, tak, trzech jest. Został już tylko jeden. Wpadł na iskry. Dobrze, podoba mi się to. Okej, i tutaj jest już wszystko wyczyszczone. Jejku, oj, ciężko się robi pod koniec tej gry. Dobra, lecimy. Spróbujmy głównym przejściem w takim razie. Albo może nie główny, a w zasadzie możemy tym głównym polecieć. Zobaczymy, co nas tam będzie czekało. Kolejni strażnicy, którzy atakują na odległość. Co mi się trochę nie podoba. Ale spróbujemy. Fiucie, nie uciekaj mi, bo ja cię muszę tutaj wyeliminować. Okej, teraz jest tak. Ciach. Spróbujmy tą implozję zrobić. 102 punkt obrażeń, bardzo ładna implozja, słuchajcie. Ciach. O nie, nie pozwolę mu uciec, absolutnie nie pozwolę mu uciec. Dobra, zostały tutaj dwa bolki. I jeszcze idą kolejne. I to tak dość dużo, słuchajcie. Trzeba się wycofać. Zrobiło się niebezpiecznie. Dobra. Ale makabra, słuchajcie, ale makabra. Ale żem poszedł sobie na grobowiec Warny, nie? Naprawdę super. Okej, tu jest ich całkiem sporo. Próbuję ich jakoś tak powybijać pojedynczo. Bolek strasznie obrywa. My pośpiechu mamy, pośpiech. Oni nas chyba przez te ściany walą, z tego co widzę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Że nas mogą przez te ściany walić. Zbiorowe uzdrowienie. Trochę z bolkiem jest kiepsko. Ale akurat ich lurujemy do tyłu, więc jest dobrze. O, o to chodzi właśnie. Pojedynczo. No, może być kiepsko w tym momencie z nami. Może być kiepsko w tym momencie. Zaraz się tutaj schowamy, słuchajcie, nic się nie martwcie. Okej. Jesteśmy bezpieczni, teraz ich szybko podleczymy. Ja zobaczę, czy nam... No właśnie, tak myślałem, że nam tutaj popękały rzeczy. Miecz czempiona pękł. Tutaj miecz Julka pękł. Okej, z kuszą jest wszystko okej. Tu jest wszystko do naprawienia totalnie. Tu jest zbroja, której nikt nie może nigdzie zmieścić, więc szybko go zaraz tutaj... O, zapiszmy. Zobaczmy oczywiście wszystkie pierścienie. Inne takie rzeczy, które mogą pękać. Łuki jest ok. No dobra. Wygląda dobrze, słuchajcie. Wygląda wszystko dobrze. Mamy pośpiech. Temu chyba znowu coś poszło.
Naprawdę mi się cały czas wydaje, że... Tak, im się cały czas te miecze psują. Kurde, ale niszczy nam broń koleś. A pierdziele z tą płytuwą. Hop, trzymaj. Dobrze. Dobrze. Ale jestem skupiony, słuchajcie, tu jest naprawdę trudno. W zasadzie cały czas save'y klepię. O! Ale bezczelnie, w ogóle jakim cudem mnie przyniosło tutaj. Okej, okay, próbujemy. No, jest jeden typek. Ciach, ciach, ciach. Poszło. Uff. No, moi drodzy. Co jak co, ale Warn to jest, kurde, jednak kurwa mać, sorry za to. Potrafi przywalić ten Warn konkretnie nam tutaj. Okej, zbierzmy te ciałka sobie. Bolek troszkę nam obrywa za bardzo. I cały reszty jest wszystko okej. No, niestety musimy cały czas leczyć tego Bolka. Zostało 71 punktów many. To powinno wystarczyć. No i tutaj są kolejni strażnicy, których się trochę boję. Tam są jedna grupka, druga grupka, trzecia, czwarta. Cztery grupki strażników w zasadzie po środku chyba tego miejsca. Tak, chyba tak. Jeszcze coś na szybko zobaczę, poczekajcie. Muszę sprawdzić coś na mapie, którą mam tu obok. Water Temple Key musimy znaleźć, wiecie, to jest najważniejsze. Water Temple Key, to jest 10. A, dobra, to wszystko jasne jest, dobra. No i pytanie, kurde, co z nimi robić teraz? Czy ich znowu jakoś lurować tutaj, czy raczej nie? Bez lurowania może być trudne, jeśli będziemy stawać solo z nimi. Chyba trzeba będzie je zlurować. Na razie pochodźmy sobie tutaj, żeby one się przybliżyły. Znaczy ci strażnicy w zasadzie. No tak, tu ich jest dużo. Ale się przybliżają, więc jest sukces, słuchajcie, jest sukces. Dobra. W tego fiuta to w ogóle nie trafiam. Ale się udało jednego zdjąć. Ojejku, jak to zrobić? Jak to zrobić? Spróbujmy tak. Spróbujmy po prostu na pałę. No tak, czekajcie, ja muszę ogarnąć w ogóle całą tutaj okolicę. No, jest ich zdecydowanie dużo. Zdecydowanie jest ich tutaj dużo. Słabo to widzę, wiecie? Chyba sobie nie damy rady. Ale dobra, możemy spróbować. Zaraz nam tutaj strażnik padnie. Ojej, 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 pośpiech. Dobra. Ja się wycofam chociaż tutaj. O! Będę się trochę cofał. Ale najważniejsze, że oni idą. Najważniejsze, że oni idą. To jest duży sukces. To jest bardzo duży sukces. Ale już tutaj zaraz padniemy. 64. Dobra, spróbujemy. Okej, czas się wycofać. Zdecydowanie czas się, słuchajcie, wycofać. O, możemy się tutaj wycofać. 30 zostało, zbiorowe. Zostało 0, okej. Dobra. Obrażenie popromienne nam padły, słuchajcie. Nie wiem, czy cały czas mam te obrażenia popromienne, czy nie. Ale musimy się stąd wynosić. I to tak szybko bardzo bigusiem. Dobra, poczekamy tutaj. Many już w ogóle nie mamy. Można byłoby w nich powalić tymi spaleniami, piekłem, czy czymś takim. Ale to chyba nic nie da. No właśnie, to nic nie daje.
Ale dostajemy w dupę, słuchajcie, ale dostajemy w dupę. Co się zaczęło dziać? Jeszcze jakieś obrażenia popromienne obrywam. Dobra, ale przynajmniej się ustawili pod ścianą. O, teraz powinniśmy dać radę. Chyba tutaj mu poszedł łuk, tak myślałem. Dobra, padł jeden. Okej. Ja pierdzielę, zobaczcie jak my z życiem mamy fatalnie w tym momencie. Fatalnie jest. Dobra, dwa. Dobra, kimniemy się tutaj po prostu. Spróbujmy. No okej, no i lecimy dalej, cicho. I lecimy dalej. Dobra, zacznijmy od oczywiście naszych starych dobrych czarów typu Dzień Bogów. Ulala, ale tam będzie hardcore, coś czuję w środku, w tym tombie, wiecie? Bo ja tam jeszcze obrażenia popromienne dostajemy, czyli to, co właśnie wypisaliście, że trzeba mieć te czaszki, żeby te obrażenia popromienne ogarniać. Ale dobra. Okej, no to lecimy. Lecimy, lecimy. Tu jest jeden. Tam jeszcze chyba ktoś chodził swoją drogą. Okej, poszło ładnie. Zapis. Dobra, teraz w nich wejdziemy dość konkretnie. Zobaczcie, oni się zaraz tutaj zbliżą. O, okej. Są. Dobrze, bardzo ładnie. Te lurowanie ich bardzo ładnie działa. Kurde, strażnicy Warno są kurde twardzi, są straszliwie twardzi. A mój ptak cały czas śpiewa. I to tak totalnie. I tam chyba nic nie ma. Śpiewa, że mimo, że go zakryłem, wiecie? Dobra, zbliżamy się do końca odcinka. No i mamy tutaj jeszcze całą praktycznie salę tych skurczysynów. Zastanawiam się, jak to zrobić. Kurde, zastanawiam się, jak to zrobić. Kurde, no z tym ptakiem. W ogóle nie mogę się skupić przez niego. Nie no, mogę tymi strzałami, wiecie, strzelać, ale trzy obrażenia to raczej go nie zabije. O, jeden punkt obrażeń, zobaczcie jak pięknie. Dobra, ten się zbliża, więc go zaraz tutaj złoimy. Temu zbroja poszła, tak jakoś czułem. Kolejna kolczuga, ta zbroja jest do naprawy. Okej, dobra, próbujemy. Ślicznie, ślicznie poszło. Akurat po takim odpoczynku, słuchajcie, bardzo ładnie tutaj te... Bardzo ładne obrażenia zaczynamy zadawać, więc po takim odpoczynku jest spoko. Jezu, co tu zrobić dalej? Nie wiem. Nie wiem, w zasadzie oni takie hity tutaj walą. Dobra, spróbujemy wejść na środek, słuchajcie. Dobra, jakoś poszło. Nie wiem, czy ja tych obrażeń od promieniowania cały czas nie dostaję tak naprawdę. O, tu jakaś czaszka absorbowała, przed chwilą było napisane. Tak, cały czas są te obrażenia. No i tu są te zbiorniki. Ja, słuchajcie, sobie przygotowałem w ogóle na kartce te hasła wszystkie, gdybym nie znalazł jakimś cudem tych moich zapisków. Ale dobra, powybijajmy ich. Okej, teraz trzeba koniecznie tego typa podleczyć. Ich tam jest jeszcze więcej. Ja pierdzielę, co za koszmar. Kto wymyślił to? Serio, kto to wymyślił? Zbrawo uzdrowienie. Jak można zrobić tak trudną grę? No, cały czas otrzymujemy te obrażenia popromienne, niestety.
cały czas, o! I to dosłownie co chwilę w zasadzie. No kurde, zobaczcie, co chwilę. Słabo. Cicho, kurde, ptaku. Dobra, kończymy odcinek. Nie wiem, trochę lipa z tymi obrażeniami popromiennymi, ja po prostu sobie stąd wyjdę. Bo dostajemy dosłownie co sekundę, wiecie? I to nie jest już fajne. Bo tak dość konkretnie dostajemy. Dobra, będziemy kończyć. Nie wiem naprawdę, czy ja chcę tutaj... Czy ja chcę tak naprawdę tutaj robić ten grobowiec, czy nie? Bo jest ciężko, są te pieprzone obrażenia popromienne, no... Moim zdaniem koszmarnie jest. Dobra, na razie trzymajcie się do kolejnego odcinka, cześć!